30 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę z handlarzem bronią. Podpisało również zamówienie numer 1, z którego wynika, że respirator, który kupowało, pan minister Cieszyński i pan minister Szumowski razem z handlarzem bronią ustalili na kwotę 44 700 euro. Był to respirator MTV 1000. 44 700 euro za sztukę to jest według dzisiejszego kursu euro 210 tysięcy złotych. Ten respirator, ten model, to model koreański, nie został w pełni dostarczony, a w szczególności nie zostało dostarczonych 46 sztuk w maju 2020 roku. I dzięki działaniom także podejmowanych w ramach kontroli poselskich udało się na początku tego roku namierzyć te 46 respiratorów. One znajdowały się w prywatnym magazynie pod Warszawą, w okolicach Pruszkowa, u obywatela Meksyku. Handlarz bronią po prostu ukrył te respiratory, nie dostarczył ich Ministerstwu Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia de facto się nimi nie interesowało. Ale co jest bardzo ważne w tej sprawie, tak jak to ustaliliśmy, pojutrze, 15 września, w Szepietowie, czyli w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, odbędzie się licytacja tychże respiratorów. Tych respiratorów, za które ministerstwo już zapłaciło 65% z tej kwoty 210 tysięcy złotych. Natomiast to jest w tej sprawie najbardziej istotne. Najbardziej istotne jest to, że komornik, który prowadzi tę licytację, kilka tygodni temu zlecił biegłemu sądowemu wycenienie tych respiratorów. I tak jak powiedział pan poseł Joński, kwota oszacowania jest siedmiokrotnie mniejsza niż ta kwota, za którą te respiratory dwa lata temu kupił Szumowski z Cieszyńskim. Jeśli chodzi o kwotę wywołania, jest to blisko 10 razy mniejsza kwota. Czyli w 2020 roku kupowali po 210 tysięcy złotych. Dzisiaj te respiratory są sprzedawane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych za 23 tysiące. To pokazuje realną wartość tego sprzętu. Jest to dramatyczna afera. To jest przykład absolutnej niegospodarności. My każdego dnia, szanowni państwo, zmierzamy się z coraz to nowymi aferami. Można powiedzieć, każdego dnia powstaje nowy rozdział pisowskich rządów i pisowskich afer, ale ta sprawa jest absolutnie bulwersująca, bo można było ten sprzęt kupić taniej, można było kupić w ramach zamówienia Unii Europejskiej, można było kupić od sprawdzonych producentów, a nie od handlarza bronią. Więc chcemy powiedzieć bardzo jasno, tej sprawie będziemy się dalej przyglądać i wszyscy winni w tej sprawie poniosą odpowiedzialność karną za niebywałą defraudację środków publicznych i kupowanie sprzętu, który nie spełniał elementarnych norm.